Okej, okay, witajcie. Pytanie mnie naszło, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Po prostu, nie? Wiecie, my jesteśmy wychowywani czasem, że Bóg jest wszędzie, Bóg to energia i tak dalej, nie? Tak ludzie odpowiadają, jak się zapytasz ludzi, gdzie jest Bóg, nie? Kto to Bóg i tak dalej, to wszyscy będą mówić, a to co obserwujemy, to przecież Bóg stworzył, tam jest Bóg, nie? No ale większość z nas na tą prostą modlitwę, która brzmi Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I ta modlitwa wprost odpowiada, że Ojciec nasz jest w niebie, więc Bóg jest w niebie, po prostu zwyczajnie, nie? Bo zazwyczajnie Bóg jest w niebie. Przeczytam wam tę modlitwę z innego tłumaczenia. Znaczy z tłumaczenia komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu, ale to jest też tutaj zawarte tłumaczenie Nowego Testamentu. I tu jest bardzo ciekawe to wytłumaczenie, które wyjaśnia kilka spraw, które w tym polskim takim tłumaczeniu ogólnie znanym mamy trochę pogmatwane. W każdym razie, Ojcze nasz w niebie, niech będzie święcone imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola będzie czyniona na ziemi tak jak w niebie. Daj nam pokarm, którego nam dziś potrzeba. Przebacz nam to, co uczyniliśmy źle, jak i my przebaczyliśmy tym, którzy nam źle uczynili. I nie wystawiaj nas na ciężką próbę, ale chroni nas przed złym, bo królestwo, moc i chwała są Twoje na wieki. Amen. Czyli słuchajcie, tutaj jest jak w niebie, tak i na ziemi. Tu jest to przetłumaczone. Niech Twoja wola będzie czyniona na ziemi, tak jak w niebie. No to jest troszkę tak jaśniej wyjaśnione. Jak i ten drugi fragment, tak, i nie ujdź nas na pokuszenie. Tu jest napisane, nie wystawiaj nas na ciężką próbę, ale chroni nas przed złym. Czyli nie ujdź nas na pokuszenie, to nie wystawiaj nas na ciężką próbę, bo próby są, tak, tylko prosimy, żeby to nie była ciężka próba, tak. Tak to jest w tej modlitwie, takie proszenie, nie? Więc tak to wygląda. W każdym razie Ojciec jest w niebie. My czasem mamy taką, wiecie, koncepcję, nauczeni jesteśmy, że słuchajcie, że Bóg to jest wszędzie, wszechwiedzący, wszechwidzący, wszystko kontrolujący i tak dalej. Jest taki wizerunek Boga, w sensie takie oko w trójkącie, nie? Takie i tak dalej, ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem, tak? Patrzcie, jak Bóg stworzył ziemię, nie? Na początku był Adam i Ewa, nie? Powiedziałbym, tylko nie jedzcie tego owocu, bo pomrzecie, tak jak poznacie dobro i zło, nie? No i co? No i zjedli ten owoc, tak? Ale czy był przy tym Bóg? Czy widzicie? Czasem się ktoś pyta, a gdzie był Bóg podczas II wojny światowej, nie? A gdzie był Bóg podczas jedzenia tego owocu? Na początku, tak? No po prostu Bóg był w niebie, nie? Jego siedzibą jest niebo, było niebo, tak? Zwyczajnie po prostu, tak? Wtedy jeszcze były czasy, że mógł przyjść na ziemię, że ziemia nie była jakby skażona grzechem, tak? Ziemia była na tyle święta jakby, że jego obecność tu mogła być w pełni, nie? Więc przyszedł potem na ziemię i się pyta, Adamie, gdzie jesteś, nie? No i się Adam już bał. Ten lęk zapanował wtedy na ziemi, nie? Wtedy lęk zapanował przed Bogiem, nie? I się potem zrobiło źle, ale widzicie, Bóg nie był wszechwiedzący, że Bóg w tym niebie wiedział, że Adam zjadł to, ten owoc, nie? Bóg nam dał po prostu wszystko to, co miał. Dał nam wolną wolę. Dał nam, widzicie, nawet możliwość ukrycia się przed nim, nie? Nie wiem, czy to rozumiecie, nie? Że Bóg nam dał nawet możliwość ukrycia się przed nim. Mamy po prostu taki ogrom dostaliśmy. Dostaliśmy wszystko to, co Bóg miał, nie? Stworzył nas na swoje podobieństwo. To jest taki ogrom po prostu tego, do czego my jesteśmy stworzeni, że to po prostu przerasta moje wszelakie wyobrażenie, nie? Że Bóg nam to dał wszystko. Więc oni mogli się ukryć przed Bogiem, mogli zjeść to, Bóg o tym nie wiedział jakby. Bóg może być wszechwiedzący zapewne, tak? Ale chciał nam dać wszystko, więc chciał nam dać nawet możliwość, wiecie, oddalenia się od Niego, tak? Po prostu, zwyczajnie. Żebyśmy mieli, byli jakby z Nim mieli relacje po prostu, zwyczajnie. Byli jakby stworzeni tak jak On, a nie stworzeni jak roboty, nie? Więc obecnie w każdym razie Bóg jest w niebie, Ojciec jest w niebie. Ojca nie ma tutaj na ziemi. Ojciec wtedy przyszedł, nie? Do Adama i Ewy i się pyta, gdzie jesteście, tak? I tak dalej. Oni się, wiecie, już lękali. Wtedy się narodził lęk, strach. No i co się zadziało, tak? No bo musieli być wygnani z raju, tak? Czyli do tej świętości jakby. Nie mieli już dostępu do świętości. Tam Bóg postawił cheruby, anioły tak chroniące i tak dalej. Bo nie może nabyć świętości, nie może być świętości w grzechu, tak? No ale jest na to rozwiązanie, jest na to rozwiązanie.
jak wróci do tej świętości, tym rozwiązaniem nam Bóg dał swojego Syna. Mówimy o Jezusie, że to był Emmanuel, czyli Bóg z nami. Więc tutaj się modlimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak? A tutaj wiemy, że Syn Boży, czyli tak naprawdę Bóg Ojciec też, bo jak się Filip zapytał, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy, a Jezus powiedział, oto jestem, tak? Był między nami, Emmanuel, nie? To znaczy Bóg jest z nami. Bóg jest wśród nas. Nie to, co Hitler sobie napisał, że Bóg z nami, tak? Hitlerowcami, nie? Tylko po prostu Bóg był w ciele między nami. Zwyczajnie. W postaci Jezusa. Tam był Bóg. Więc modlimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, więc Bóg jest w niebie. I Bóg był między nami. I słuchajcie, z tym takim kontrolowaniem, gdzie jest, że Bóg nas kontroluje wszędzie. Dla mnie to było takie niesamowite odkrycie, nie? Jak sobie to wszystko uświadamiałem, to wszystko jest, słuchajcie, zupełnie inaczej poustawiane. Gdzie nam zupełnie inny przykład podaje, nie? Popatrzcie na przykład, jest moment śmierci Jana Chrzciciela, Jana Zanurzyciela. Nie będę tłumaczył Chrzciciela, bo chrzest się kojarzy z pokropieniem, tak? Gdzieś tutaj w tym kraju. Więc Jana Zanurzyciela, Jana, która zanurzał w wodzie ludzi. I jest jego śmierć. I Jezus nie wiedział jako Bóg, nie wiedział automatycznie, tam nie dowiedział się jakoś telepatycznie i tak dalej, jakaś energia mu nie przesłała, jakiś anioł mu nie powiedział. Nie wiedział. Po prostu zwyczajnie nie wiedział, że Jan nie żyje. Dopiero mu donieśli uczniowie, tak? Że Jan nie żyje. I wtedy jest napisane, że oddali się na pustynię, tak? Znaczy chciał się oddalić, nie oddali się, bo tam znowu tłum za nim szedł, nie? Ale ewidentnie się wtedy dopiero dowiedział jakby, nie? Dowiedział się, gdzie Bóg, który nie wie, może być wszechwiedzący, ale daje ludziom wolność, nie? Od siebie, nie? Nawet od siebie daje wolność, nie? Jak ktoś nie chce się do niego zbliżać, no to po co, nie? No i to jest takie niesamowite po prostu, jak ja to zacząłem rozumieć po prostu. To jest banalne do zrozumienia, tylko to jest z jednej strony banalne do zrozumienia, bo to jest nauka naprawdę dla niewykształconych ludzi, tak? A z drugiej strony tak mało się o tym tak naprawdę mówi, nie? Tak mało ludzi to wie, nie? No to jest takie proste, nie? Więc on o tym nie wiedział. Ale jest na przykład druga sytuacja. To jest przypadek Natanaela. To wam przeczytam, bo to czasami można nie pamiętać tego, co się tam zadziało. Ale Bóg, nie było tak jak z Janem, że Bóg nie wiedział, co się dzieje, ale Bóg wiedział, co się dzieje u Natanaela. To jest takie przedziwne. To jest Ewangelia Jana. Jeden rozdział pierwszy, 43 wersetu wam zacznę czytać. To jest to wydanie komentarz żydowski do Nowego Testamentu. I ono jest takie, no, już takie mam akurat. W każdym razie będzie tak trochę bardziej po żydowsku napisane, nie? Więc się nie zdziwcie, ale to możecie w swojej Biblii też przeczytać. Nazajutrz, postanowiwszy udać się do Galil, Jeszua znalazł Filipa, powiedział, pójdź za mną. Filip z Betsaidy, miasta Andrzeja i Kefy. Filip znalazł Natanaela i powiedział mu, znaleźliśmy tego, o którym napisał Mosze w Torze, a także prorocy Jeszuły ben Józefa z Nazaret. Natanael odrzekł, Nazaret? Czy może stamtąd przyjść coś dobrego? Chodź i zobacz, powiedział mu Filip. Jeszua zobaczył, że Natanael idzie do niego i rzekł o nim, oto prawdziwy syn Izraela, nic w nim fałszywego. Natanael powiedział do niego, skąd mnie znasz? Jeszua odrzekł, zanim cię Filip zawołał, widziałem cię, kiedy byłeś pod drzewem figowym. Natanael rzekł, rabi, jesteś Synem Bożym i jesteś królem Izraela. Jeszua odpowiedział mu, wierzysz w to tylko dlatego, że powiedziałem, że cię widziałem pod drzewem figowym? Zobaczysz większe rzeczy niż to. I powiedział mu, tak jest, mówię wam, że ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Widzicie, nawet Jezus się zdziwił. Wierzysz w to tylko dlatego, że widziałem cię pod drzewem figowym. Przed chwilą wam mówiłem, że Bóg nie jest, wiecie, wszechwidzący i tak dalej. Nie widział, jak Adam zjadał ten owoc i tak dalej, nie? Ale Natanaela Bóg widział pod drzewem figowym, nie? To tu jest grane, nie? Ja kiedyś się dotarłem, co się działo pod drzewami, jaki mieli zwyczaj, słuchajcie, Izraelici pod drzewami. Izraelici chodzili pod drzewa się spowiadać, po prostu, zwyczajnie, porozmawiać z Bogiem, prywatnie, wyspowiadać się chodzili pod drzewa.
po prostu byli szczerzy w tamtych miejscach. Czekajcie, sprawdzę tylko, czy się nagrywa, bo już drugi raz, trzeci raz nagrywam i się przerwało. Okej, tym razem się nagrywa. W komórce miejsca brakło i mi się przerywało chyba. Już pousuwałem i się nie przerywa. Okej, w każdym razie Izraelici chodzili spowiadać się pod drzewa figowe, nie? To nie była ta spowiedź, co my dzisiaj w tym kraju rozumiemy jako spowiedź, nie? To było szczere podejście do Boga. Oni nie chodzili do Boga po wybaczenie grzechu, nie? O Boże, wybacz mi grzechy, o Boże. Przecież wiedzieli, jak Bóg wybacza grzechy. Wybacz mi tak, jak my wybaczamy innym. Bóg wybacza grzechy, jak ty wybaczasz innym, nie? Chodzili się spotkać z Bogiem, nie? My dzisiaj jesteśmy nauczeni, że do spowiedzi się chodzi po wybaczenie grzechu. To jest w ogóle ściema, jedna wielka, nie? To nie tak powinno być. Do spowiedzi się chodzi po spotkanie się z Bogiem. Po prostu. Do spowiedzi można iść pod drzewo figowe, tak jak zrobił to Natanael, gdzie się spotkał z Bogiem, tak? Pod drzewem figowym, tak? Widział się tam wcześniej z nim. Było w szczerości, po prostu. Jest oto prawdziwy Izraelita, Jezus o nim powiedział, tak? Osoba szczera, osoba będąca jakby z Bogiem po prostu, nie? Osoba wiedząca, jaki jest Bóg. Więc w ten sposób, wiecie, do Boga się podchodzi w szczerości. Do Boga nie podejdzie się w kłamstwie. Nie można Bogu manipulować z Bogiem. Nie będziesz kłamał z Bogiem. U Boga jesteś tylko szczerym, po prostu szczerym. Dzisiaj szczerość to jest coś przedziwnego. Ludzie na mnie patrzą, jak ja próbuję być szczery do ludzi, tak? Ja czasem wolę nic nie mówić, nie? I tak dalej. No bo ta szczerość po prostu bije ludzi, tak? Ludzie patrzą na mnie po prostu z podejrzeniem, co ze mną jest nie tak, nie? Że ja chcę ich jakoś atakować, że coś, nie wiem, po prostu. Bo miałem z lekarzami, to miałem nieraz po prostu przejścia, nie? I tak dalej. No bo ja chcę być szczery, nie? Oni po prostu w ogóle nie rozumieją tego, co znaczy być szczery. Oni, nawet wśród chrześcijan, słuchajcie, ja byłem szczery, a ktoś mi od razu mówi, a ty lepiej tak nie mów wszystkiego o tobie, bo potem wiesz, bo to kiepsko na tym wyjdziesz, nie? I tak dalej, bo potem ludzie sobie będą z ciebie coś tam, nie? Nawet tutaj na kanale, wiecie, jestem szczery, tak, staram się być szczery i się ciężko z niektórymi dyskutuję, tak? No bo skoro ja jestem szczery, no to oni już myślą, że wiecie. Powiedziałam jakby wszystko o sobie, tak? No to już można mnie tyle rzeczy, można tyloma rzeczami mnie można atakować, a że mam schizofrenię, że jestem chory, że coś tam i tak dalej, to już mnie można atakować, nie? No bo jestem szczery, nie? Zwyczajnie, tak? Nie mam nic do ukrycia, tak? Po prostu, nie? Co ja mogę ukrywać, tak? Jak wiem, że przed Bogiem, żeby usłyszeć Boga, to ja nie mam nic do ukrycia, nie? Żeby usłyszeć Boga, to ja nie mogę nic ukrywać, nie? Po prostu przed Bogiem trzeba być szczerym. Żeby go słyszeć, nie? Taki jest Bóg. Nie możemy się zasłaniać kłamstwami, grzechami i tak dalej. To nam mówi doskonale Księga Izajasza, nie? Bo jest nas, chyba tak ładne słowa są napisane, że dzień dniowi podaje wiadomość, noc nocy też wieści niesie. Jakoś tak było, nie? W zależności od tłumaczenia. To nie Księdze Izajasza, jest tylko takie po prostu, że Bóg jakby cały czas przemawia, nie? Bóg cały czas mówi, nie? I tak dalej, tylko my go nie słyszymy. I w Księdze Izajasza jest fajny obraz napisany. Nie pamiętam, który rozdział sobie poczytacie, co znajdziecie. Ale jest taki fajny obraz, dlaczego nie słyszymy Boga. I tam jest pokazane coś takiego. Zróbcie sobie to, bo to fajne doświadczenie jest, nie? Teraz będę do was mówił, a można sobie tak zrobić, nie będziecie słyszeć, nie? I co to są te zasłony na uszy? Zasłony na uszy to są nasze grzechy. Więc w momencie, w którym mamy grzechy, mamy tak jakby zasłony na naszym uszach, na naszych uszach, nie? I wszystko, co Bóg mówi, nie słyszymy. Mając grzechy, nie usłyszymy Boga. Nie usłyszymy głosu Boga, mając grzechy, nie? No. Straszne to jest. Dlaczego to jest straszne? Bo się wychowałem w świecie rzymskokatolickim, gdzie widzicie, jak się zrobiło grzech, tak? Się zrobiło grzech, to już było powiedziane, że ty masz grzech do czasu, kiedy nie będziesz wyspowiadany, nie? Do czasu, kiedy się nie pójdziesz do spowiedzi i ci ksiądz nie odpuści tego grzechu, nie? Ale to było kłamstwo. Nie, z grzechami się przychodzi do Boga po prostu, tak? Można porozmawiać z innym wierzącym o tych grzechach, tak? I można, wiecie, porozmawiać o tym wybaczeniu, tak?
I rzeczywiście ten drugi wierzący powie, to znaczy wybaczenie, tak? I tak dalej. I powie, że Bóg wybacza i coś z tym po prostu próbuje sprostować z tobą, poniesie cię żary, tak? Ale żeby z tego zrobić taki mechanizm spowiedzi, jakim ja byłem wychowany, to jest masakra po prostu. Bo w tym momencie, mając jeden grzech, już wiedząc o tym, że nie masz tego grzechu wyzwolenia, przychodząc do Boga, tylko masz tego grzechu wyzwolenia, przychodząc do konfesjonału, to już od tego jednego grzechu do czasu tego konfesjonału nie masz jak usłyszeć Boga. Koniec, kropka. Nie usłyszysz Boga, bo masz zatyczki na uszach. To mówi księga Izajasza. A widzicie, Natanael nie miał pod drzewem spowiednika. Natanael był po prostu pod drzewem przed Bogiem. Tam się spowiadał przed Bogiem i tam go Jezus widział. Tam się spotkał z Bogiem. Więc wygląda to trochę inaczej. Tam się można spotkać z Bogiem. Z Bogiem się spotykasz przede wszystkim w szczerości. Jezus nam też powiedział, że jest między nami tam, gdzie dwóch lub trzech się spotyka w imię Jego, tam i On jest. Czyli tam jest Emmanuel, tam jest Bóg wśród nas, nie? To jest też niesamowite, nie? Że w imię Jego się mu spotykać, to znaczy, że Bóg będzie z nami. Bóg też jest w nas, Duch Święty jest w nas, tak? My jesteśmy tym jakby już nowym stworzeniem, tak? Czyli tak naprawdę już całkowicie nowym stworzeniem. To ja doskonale w tym szpitalu ten przykład będę podawał w kółko, nie? Ale ta dziewczyna, która była w szpitalu zamknięta, miała tego demona, który jej mówił, cię zabij, nie? I ona, widząc mnie na korytarzu, ten demon się mnie bał. I ona się zastanawiała, czy to Jezus chodzi, czy ja chodzę, nie? Wiecie, ja wtedy byłem totalnie w niewierzącym stanie, że tak powiem, no ale już wierzyłem w to, że jestem chory, nie? Wtedy pamiętam. Myślałem, że ze mną jest coś nie tak wszystko. Jakoś to wszystko inaczej musiałem poukładać, nie? Ale mimo wszystko jestem narodzony z wody i z ducha, tak? I Bóg się przedstawiał mną, jakby, nie? Przedstawiał się mną takim, wariatem dosłownie, nie? Bożym wariatem, jak to mogę powiedzieć, nie? Nawet się mną, Bóg, że tak powiem, nawet we mnie była ta obecność Boża, nie? To jest niesamowite, nie? To jest niesamowite, bo to się nie dzieje z mojej zasługi. To się dzieje z wiary. A wiarę miałem, tak? Wiarę mam. To się dzieje z aktów wiary. Się działo z chrztu, tak, który przyjąłem. Się dzieje z Ducha Świętego, którego byłem też ochrzczony. Prosiłem Boga, Boże, daj mi Ducha Świętego. O Duchu Świętym to jest, mówię, proście, a będzie wam dane. To Jezus mówił o Duchu Świętym, tak? Więc tak po prostu jest. Więc gdzie jest Bóg w tym momencie? W tym momencie Bóg jest w niebie. Emanuel, Jezus Chrystus, czyli Bóg, jest z nami tam, gdzie dwóch lub trzech się spotyka w imię Jego. Trzeba się spotkać w imię Jezusa, spotkać. To ma być spotkanie w imię Jezusa, nie w imię Kościoła. Nie spotkanie w imię ofiary jakiejś, tak? To nie ma być takie spotkanie. Spotkanie w imię Jezusa, tak? To jest zupełnie inne spotkanie. Spotykamy się w imieniu Jezusa. W imieniu Jezus się spotykamy, nie? To ma być jedyną motywacją, tak, tego spotkania. Nie zbawia nas Kościół, więc nie spotykamy się w imię Kościoła, który nas zbawia, tylko spotykamy się w imieniu Jezusa. Tam jest Bóg z nami. I dla mnie jest też takie niesamowite, że jak już będziesz narodzony z wody i z ducha, tak naprawdę stajesz się świątynią Ducha Świętego. Czyli sobie dzisiaj tego nie wyobrażamy, ale w Starym Testamencie widzicie, taka humanistyczna wizja świata jest, że ten Izrael to był taki zły, że on tam mordował wszystkie inne plemiona i tak dalej. To w ogóle to jest wszystko nie tak, nie? Ale my sobie nie wyobrażamy tego, co się wtedy działo. Wtedy obecność Boża, podnóżek Boży, ta obecność Boża była tylko w świątyni, tak? Ewentualnie byli ludzie namaszczeni Duchem Świętym, jak ten z długich włosach na przykład, nie? Jak sędziowie, nie? Samson, nie? Na przykład. On był namaszczony Duchem Świętym, tak? Więc tam była jakby obecność Boża, nie? W takich momentach, nie? I w świątyni Bożej była obecność Boża. I to wszystko, co się w świątyni Bożej działo, teraz się dzieje we mnie. Jestem świątynią Bożą. Dla mnie to jest tak niesamowite do ogarnięcia, bo zawsze, wiecie, ja patrzyłem na świat, myślę, no jakoś przeżyję na tym świecie. Zawsze to było coś takiego, nie? Jakoś jak kiedyś tak marzyłem, a gdzie ja bym chciał pracować, to mi się tak wydawało, że będę pracował, będę na jakiejś fabryce, wiecie, na jakiejś taśmie tam przyklejał naklejki, nie? Czy coś tam robił, nie? Że to niczego się innego nie nadaje, nie? I świat jakoś tak mnie poniesie, nie? Wiecie, to była taka moja wizja świata.
Ale dzisiaj po prostu muszę przestawić tą wizję świata na zupełnie inną, tak? Że świat jest, widzicie, obecności Bożej. Nie idę sobie, wiecie, oglądać. Idę sobie na spacer i ja nie oglądam jakby, no oglądam Boże stworzenie, tak? Ale nie oglądam Boga. Nie, ja, we mnie jest świątynia Boża świętego, Boża. Tak, we mnie jest świątynia Boża. W każdym wierzącym jest świątynia Boża, tak? Narodzony z wody i z ducha, tak? Jest świątynia Boża, więc tam się ogląda Boga, tak? To jest takie niesamowite. Kurczę, wiecie, no tak byłem nauczony, że wiecie, można sobie pójść i patrzeć, jaki piękny świat Bóg pięknie stworzył. No i tak i nie, nie? No Bóg stworzył, tak, ale Boga w tym razie nie ma. No książę tego świata panuje nad tym wszystkim, tak? Co jest piękne, decyduje książę tego świata, nie? My wprowadzamy Królestwo Boże, prowadzimy walkę ze zwierzęciami duchowymi, tak? Którą mamy wygraną, tak? W tym, co Jezus zrobił, tak? Mamy no, coraz nowsze poznanie. Coraz głębiej poznajemy prawdy Boże, coraz głębiej poznajemy Boga, nie? Aż w końcu dojdziemy do poznania, tak jak sami jesteśmy poznani w pełni miłości, nie? Nie znaczy to, że nie ma oznak tego, jaki jest Bóg w tym stworzeniu. No bo to stworzenie jest piękne, tak? Stworzenie zostało dla nas stworzone, wszystko. Rośliny dla nas, zwierzęta dla nas, tak? Więc to jest wszystko piękne. Tam można podziwiać Boga, nie? Ale nie poznawać. Podziwiać, oddawać chwałę, ale nie poznawać. Poznanie Boga daje nam Jezus Chrystus. Poznawać Boga można tylko przez Jezusa Chrystusa. Poznajemy Boga, jeśli Jezus Chrystus nam daje. Jezus Chrystus nam daje objawienie, jaki jest Bóg. Tam się poznaje Boga. Tu można podziwiać stworzenie Boże, tak? To, co Bóg stworzył, tak? I tak dalej. Ale nie poznawać. To jest zupełnie, słuchajcie, inna, dla mnie to jest w ogóle inna koncepcja, była zawsze. Zrobiłeś po prostu tak totalnie wszystko na głowie postawione, nie? Jak to? To idąc sobie na spacer, patrząc na to wszystko, to ja nie poznaję Boga? No nie. Ja mogę podziwiać, nie? Mogę patrzeć, co to przemawia. Na przykład, wiecie, to znaczy obumrzeć. Jezus doskonale powiedział, patrzcie na ziarno, tak? Że tutaj ziarno musi obumrzeć, żeby się narodziło coś na nowo. To znaczy zmartwychwstać. Nie wierzy. Można nie wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, tak? No trzeba uwierzyć, tak? Ale jak ktoś nie wierzy, no to popatrzcie na ziarna, jak one zmartwychwstają, tak? Ziarno. Najpierw mamy ziarno, zbieramy ziarno, na przykład zbieramy pszenicę, tak? Czy jęczmień, tak? No i jęczmień trzeba posiać, nie? Jęczmień się sam tam nie mało chyba, jęczmień się właśnie chyba sam nie rozsiewa, z tego co wiem. Jęczmień trzeba posiać. Trzeba go zwyczajnie posiać. I co dalej? Nie? Jak go trzeba posiać? Jęczmień, takie ziarenko, przestaje być ziarnem. Ono obumiera, ono musi obumrzeć, ono musi, że tak powiem, zgnić troszkę i tak dalej. Ale jego wszystkie wartości muszą się przerobić, że tak powiem, musi wyrosnąć coś nowego. Ziarno musi umrzeć, musi obumrzeć, żeby mogło się coś nowego narodzić. Tak samo Jezus w starym ciele musiał umrzeć, żeby się mógł narodzić na nowo, tak? W sensie narodzić ze śmierci, wyjść, nie? I dlatego jest napisane, że Jezusa już sami apostołowie nie znali, mieli napisane w Nowym Testamencie, już w Dziejach Apostolskich, zaś w listach, nie? Że mają już nie znać Jezusa wedle ciała, tak jak go znali wcześniej, tylko Jezusa już jako nowe stworzenie. Więc ja jestem tym nowym stworzeniem. Ja jestem tą świątynią Ducha Świętego. Jestem tym nowym stworzeniem. Tak, każdy, kto się narodził z wody i z ducha, jest tym nowym stworzeniem. Zupełnie innym, które się na nowo narodziło, nie? Na nowym stworzeniem. W każdym razie, gdzie jest Bóg? No, Bóg jest w niebie. Wracając do tematu, takie podsumowanie zróbmy tak. Bóg jest w niebie. Bóg nie kontroluje, jeśli nie chcesz być kontrolowany. Bóg nie patrzy, jeśli nie chcesz być widziany, nie? Sorry. Nie chcesz, to nie. Nie chcesz, żeby cię Bóg widział, to cię Bóg nie będzie widział. Schowasz się, nie? I tak dalej. Tylko wiesz, no w końcu zabraknie tego miejsca na schowanie, tak? I znaczy nie zabraknie, nie? No pójdziesz do piekła, pewnie, nie? Można się całe życie chować przed Bogiem i się nigdy nie przedstawić Bogu, nie? Bogu się trzeba przedstawić, trzeba się pokazać. Boże, jestem, tak? Jest napisane, że widzicie, że Izrael był źrenicą Boga. Źrenicą, czyli okiem, środkiem oka, jakby, nie? Czyli tak, jakby Bóg nie widział świata inaczej niż przez Izrael. Dziwne, nie? Bóg widział świat, to co Izrael pokazywał, jakby to co Izrael pokazywał, to widział Bóg, nie? Dzisiaj my mamy, jesteśmy jakby spadkobiercą tego, jesteśmy tak naprawdę owocami Królestwa Bożego, nie?
i tak dalej, nie? Więc my jest pokazujemy Bogu, co się dzieje na świecie. Boże, patrz, jak świat wygląda, nie? Boże, patrz, jak to działa, nie? Gdzie na przykład Bogu pokazałem, Boże, patrz, widzisz, jak to się dzieje? Do Ciebie się mamy modlić, Ojcze nasz, tak? I tak dalej, a ja byłem wychowany w świecie, gdzie inny ojciec był, nie? Kogo innego nazywaliśmy ojcem, jakiegoś pana w białym ubranie nazywaliśmy ojcem, nie? Ja mówię, Boże, to tak nie powinno być, nie? I tak dalej, Boże, patrz na to, nie? No i tak pokazuję Bogu, Boże, patrz, niech to do Ciebie dotrze, co się tu dzieje, nie? I tak dalej, w jakim ja kraju byłem wychowany? Cały kraj pod jakąś po prostu manipulacją, nie? Pod kimś, kto robi nierząd, pod kimś, kto się nazywa ojcem, tak? Pod kimś, do kogo mówimy ojcze, tak? Tak? A tu jest napisane w Biblii, że tylko do ciebie mamy mówić ojcze, nie? Patrz, co się tu dzieje. No Boże, patrz, 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 masz moje oczy, patrz. Chcę ci to wszystko pokazać, nie? I tak dalej, nie? Więc my jesteśmy źrenicą Boga. My też pokazujemy Bogu po prostu, nie? Co się dzieje na ziemi, tak? Po prostu zwyczajnie, nie? I to doskonale nam pokazuje, słuchajcie, tutaj, jak to działa Biblia, nie? Więc tak to działa. Zupełnie inna konstrukcja świata, niż ja myślałem, nie? Okej, słuchajcie, trzymajcie się. Hej.